To jest Arturo, który jak nerd ciągle siedzi w domu, bo cały czas gra w Fortnite. To znaczy pracuje, Arturo pracuje. I nie może wyjść z domu, więc nie może znaleźć dziewczyny. Dlatego ja specjalnie dla niego zebrałem 13 pięknych dziewczyn, które stoją teraz za nami. Będziesz się brutalnie odrzucał co rundę, tak aż zostanie tylko jedna, z którą pójdziesz na randkę swojego życia. Jesteś gotowy? Tak? To przechodzimy do pierwszej rundy. Już za chwilę dziewczyny będą przychodzić pojedynczo tuż obok nas i z każdą z nich będziesz miał 30 sekund. Bardzo dużo czasu swoją drogą, żeby porozmawiać, poznać je i zdecydować, czy odpadają, czy przychodzą dalej. No dobrze, to zapraszamy dziewczyny w takim razie. Artur klasycznie ma w uchu słuchawkę i będziemy robił wszystko, co każemy mu zrobić. No i wszystko! Odegram się, widzowie, to jest ten moment, w którym ja się odgrywam na nie. Cześć, hej, Artur. Niech podchodzi bliżej cały czas do ciebie po prostu. Mów tak, że bliżej i bliżej i bliżej. Podejdź troszkę bliżej? A jeszcze troszeczkę bliżej? Jeszcze trochę bliżej. A czekaj, jeszcze troszeczkę bliżej, bo chyba cię nie widać w kamerze, no? Okej. Okay. Nie, chyba jeszcze troszeczkę bliżej. Jeszcze bliżej? Dobra. No. Okej, okay, no tak no. Jest, git. Co powiesz o sobie? Może chciałbyś mieć dwa obywatelstwa? A co masz do zaoferowania? Może amerykańskie? Dobra, masz mnie. I od razu sprawa. Ostatnio byłem w Stanach, ale to sobie pogadamy o tym później, bo jestem totalnym fanem. To do zobaczenia, do zobaczenia. No jakby wcale się nie dziwię, nie? Hej, Nikola. Pochodzę z okolic Bielska Białej, no i trenuję piłkę nożną od 5 lat, a w międzyczasie jeszcze uczę dzieciaki gry w tenisa ziemnego. Ale dobra, mam takie pytanie. Tak? Myślisz, że doszłobyś 15 sekund? Nie mam pojęcia. Ale możemy sprawdzić, bo chodziło mi o drzwi, bo niestety odpadasz. Co on jej powiedział? Ej, on ją właśnie, co on jej powiedział? Cześć. Cześć, hej. Paula. Pochodzę z Dąbrowy Górniczej. Jezu, zestresowałam się. Spokojnie, się stresuję tak samo nie, jak bo, ty. Nie, bo jesteś tak przystojny. Naprawdę, autentycznie nie wiem, co mam powiedzieć. Ej, serio, jesteś w moim typie. Nie no, dobra, albo teraz dobrze grasz, albo mnie tutaj... Nie, przysięgam ci, że naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć na twój temat. No to idziesz w prawo, zapraszam tutaj. Dziękuję. Do zobaczenia później. Cześć. Hej, Artur. Jestem Nikola, przyjechałam w sprawie wycieczki do Poznania. Poznania ciebie. Okej, to było smutne, bo nawet do końca nie wiedziałem. Powiedz mi taką ciekawą rzecz. Jeśli twoje życie seksualne byłoby zwierzakiem, to jakim? Tygrysem. O, czemu? Bo jestem ostra. Okej, czyli nie jesteś wanilą? Dobrze. To zobaczymy w prawo, dogadamy się więcej może. Do zobaczenia. Kasia? Hej, Artur. Mam 23 lata, a ty jesteś może Colgate? Bo mój dentysta rekomendował cię w moich ustach. No dobra, masz mnie. Trzeba sprawdzić później, czy dentysta miał rację. Więc myślę, że mogę dać cię w prawo i do zobaczenia. Wyciąga. Cześć, hej, Artur. Mam 18 lat, pracuję jako kelnerka i jak też się czegoś więcej o mnie dowiedzieć, to daj w prawo. Kurczę, a jakbyś musiała coś już teraz powiedzieć? Mam do ciebie takie pytanie. Wolałabyś być inteligentna czy ładna? Inteligentna. Niestety w lewo, przepraszam cię. Przepraszam. Chodź, no ale... Zapytaj się następnej dziewczyny, czy jest ładniejsza od swojej mamy. Cześć. Cześć, Artur, mi poznać. Marysia. Powiedz mi, jesteś ładniejsza od swojej mamy? Musiałbyś to ocenić ogólnie, nie? Ale podobnie. Podobnie, okej, bo ja preferuję bardziej starsze dziewczyny, więc... No moja mama ma niestety męża, więc tak nie do końca byś... Mąż nie ściana! No wiesz, mąż nie ściana, da się wszystko przesunąć chyba, nie? No wątpię. No mojego taty niestety nie posuniesz. Chyba bym nie chciał generalnie, dlatego pytam tylko mamę. Dobra, zróbmy tak. Przejdziesz? Bo pogadamy jeszcze o twojej mamie później. Więc widzimy się w następnym etapie. Dobra, dzięki. Cześć. Jessica. Artur, miałem cię znać. I dobra, macie może policja na planie, bo skradłeś moje serce. To jest taki kurczę tekst z 2005, myślę. Zapytaj, czy jakby czajnik zaproponował jej 100 zł, to czy by odeszła? Czy jeśli czajnik dałby ci 100, to myślisz, żebyś poszła i odpuściła tą randkę? Pieniądze nie są ważne, a miłość jest ważniejsza niż pieniądze. Kurczę, nie no, zaimponowałaś mi. Puściłaby. Ale wy widzowie możecie zgarnąć 100 u mnie na Instagramie, także zapraszam, wiecie, na Insta rozdaję raz w tygodniu kasę, nawet więcej niż 100 zł, także warto obserwować i śledźcie na story, bo ja obserwuję. Story. Najbardziej smooth reklama Instagrama w historii. Dam na razie cię na tak. Dobra. I do zobaczymy później, dobra, co z tego wyjdzie. Dziękuję. Proszę bardzo. Cześć, ja mam 25 lat, jestem studentką prawa, więc mam nadzieję, że przesuniesz mnie w prawo. A, taka gra słów, okej. Przypominasz trochę Oliwkę Brazil, zarapujesz coś? Przypominasz trochę Oliwkę Brazil? No, to mówię! Czy zarapowałabyś coś?
Ja mogę nawet zabitboxować. Jak zarapujesz coś, to dam cię na tak. Kapę po drzwi. Studiujesz prawo, nie jesteś raperem, no nie można mieć wszystkiego. Ale dobra, tak jak obiecałem, to będziesz prawo. Do zobaczenia, do zobaczenia. Cześć, jestem Klaudia. Mogę ci jeszcze dopowiedzieć, że moją pasją jest śpiewanie. Tak. Zaśpiewasz coś? A mogę ci to zaśpiewać. Halleluja, halleluja. Halleluja! Halleluja! O kurde! Ryczycie bałwany, małpy, nic nie słychać, jak ona ładnie śpiewa, bo ryczycie mnie na duszę. Bardzo dobrze śpiewam. Dobra, przechodzisz dalej. Twój głos jest mega uzyk. Martyna. Artur. Nie wiem, czy wiesz, kiedy ostatni raz się widzieliśmy, ale jechałeś wtedy autem Freeza. Dzisiaj niestety go nie widziałam. I mamy wspólną foteczkę, ale nie byłam wtedy pomalowana, więc pewnie nie poznajesz. Ale czekaj, bo jedna z was powiedziała... Pocisnęła mi tam. Nie, nie, ale ja chciałam cię zaczepić. Ale ja chciałam zaczepić, bo to właśnie. O nie, koleżanko, masz przerwane. Od razu na nie. Ale ja cię strasznie chciałam zaczepić i specjalnie tutaj dzisiaj przyszłam, żeby znowu się z tobą zobaczyć, bo wtedy takie dobre wrażenie na mnie zrobiłeś. Wiecie, co ona mi powiedziała? Że jestem gruby. Artur, daj jej drugą szansę i powiedz, że może to naprawić. Macie przekonać do tego. Musisz się pocałować, no. Dobra, zrobimy tak. Buziak i przechodzisz dalej. Ale on zerynkowo. No. Nie przekonasz mnie. Buziak i przechodzisz dalej. A to jak przejdę do drugiego etapu, to wtedy pomyślimy. Dyplomatka, dyplomatka. Dobra, to zrobimy tak. Przechodzisz dalej, a zobaczymy, czy ci nie wyrzucę, bo faktycznie masz przejebane. Do zobaczenia, do zobaczenia. Cześć, Artur. Co mogę ci powiedzieć? Interesuję się muzyką. 50 tysięcy łapek i ranki Jordana, jak on poleci w tango, to będzie ostro, nie? A to nie 50 koła, 100 koła. 50 koła. Gdzie nie 50 koła? No to 100 koła łapek i ranki Jordana, bo on odepnie wrotki i będzie leciał. Dobra, ja idę się już tam. Nie, no. To by już może. Nie, ale wiesz co, chyba niestety będę musiał dać ci na nie. Przykro mi, ale dziękuję, bardzo jesteś miła. Marta. Hej, Artur. I może nie przyjechałam tutaj ze Stanów, ale moja chęć poznania ciebie jest większa niż odległość z Chorzowa do Stanów. Okej, wybrnęłaś, fajnie, fajnie, sytuacyjne. Masz bardzo ładne włosy w ogóle. Dziękuję bardzo. Mam dla ciebie propozycję, możemy zrobić tak. Zagramy w Chowanego, no jak lubisz takie różne ciekawe rzeczy. I od tego, czy cię znajdę, będzie zależało, czy przechodzisz dalej. Okej. To co, dlatego ja zaczynam liczyć. Co on robi? 15, 14, może na terenie całego obiektu. 13, 12, 11, 10. To zapraszam kolejną. Cześć, Artur, miło mi poznać. O Boże, nie, naprawdę nie uda sobie wziął następną. Przejdźcie to. To już? Odpadłam? Mam 18 lat, uczę się aktualnie w szkole wieczorowej. Bardzo interesuję się historią i psychologią. Dobra, Artur, z tą zagraj w berkę i niech ucieka tej niego. Nie? Mam do ciebie zasadnicze pytanie. Jak się dzisiaj masz? Czy ty mi możesz pokazać dowód swój? Myślę, że obejdzie się bez dowodu. Wydaje mi się, że obejdzie się bez ciebie też ten program. Jak on smutnie chodzi w te rzeczy, co? Ale bardzo miło było cię poznać. Nie odzajemnię. Artur, to są wszystkie piękne dziewczyny, które przepuściłeś dalej. Tylko, że teraz sytuacja się troszkę odwraca, bo każda z was po kolei może przepytać Artura o co tylko chcecie. Ja zostawiam was samych, bawcie się dobrze. Nie uprzedziłeś mnie o tym. O Jezus. Dziewczyny, wierzę, że będziecie łagodne w miarę z tymi pytaniami. Dobra, no to jak jesteś łagodne, to takie podstawowe pytanie, ile jesteś singlem? Singlem jestem chyba już rok. Okej, a twój najdłuższy związek ile trwał? Chyba 6,5 roku, coś takiego. Jakbyś miał wejść teraz w związek, to raczej z influencerką czy z osobą niepubliczną? Kurczę, to jest takie... Ja nigdy nie byłem z influencerką, bo zawsze właśnie bardziej mi się podobało, że ktoś nie siedzi w internecie. Ale teraz mam taki vibe trochę, że w sumie całymi dniami pracuję, więc jakby dziewczyna miała tą samą pasję i pracę co ja, to by było łatwiej, nie? Więc teraz sobie bardziej wyobrażam być z influencerką. Ale no nie byłem, więc też ciężko oceniać. Tak, 50-50 raczej, bez znaczenia. Jeżeli wygram, okay, to gdzie zabrałbyś mnie na randkę? Ja muszę cię bliżej poznać. Nie szukam oklepanego miejsca. Bardziej bym cię poznał i coś pod ciebie bym wybrał. Mówisz? A bardzo możliwe, że tą randkę zobaczycie na moim kanale, ale to jeszcze nie wiem. Zobaczymy, czy tu będzie jakaś wybranka. I wybranka się znalazła, a całą randkę możecie już teraz obejrzeć na kanale Artura. Uwierzcie mi, że musicie to zobaczyć, bo działy się tam różne szalone rzeczy i wiele więcej ciekawych wyzwań. Wypadł!
stąd, ty idź stąd, a nie! Co wy tam kombinujecie? Ja się boję. No to ja mam dwa pytania. No Jezus! Ale po pierwsze powiedziałam w jednym odcinku, że w sumie jesteś w trójkącie i czy możesz powiedzieć jak było i czy to prawda i czy były te dwie dziewczyny, czy była to jedna dziewczyna i jeden chłopak, czy było to dwóch chłopaki? Ja my! To my! To my! To oni tam byli! Ale żeście dali pytanie. Generalnie, tak w mega wielkim skrócie, bo nie uważam, że to jest coś, o czym warto długo rozmawiać. Była taka spontaniczna decyzja z moimi dwoma koleżankami. Właściwie to jedną koleżanką, a drugą, którą poznałem. I czy bym to powtórzył? Kurde, no to jest taki vibe, że spoko, ale no nie mam jakiegoś parcia, nie? To jest bardziej takie chwilowa zabawa była, no. Pytanie, czy jesteś gotowy na Big Mami? Big Mami! Okej, a czy potrafisz tańczyć? Nie, generalnie bardzo lubię tańczyć, ale jeśli ty potrafisz tańczyć, to bym się z chęcią nauczył. Okej, okay, to cię nauczę. Muzyka. Ale to już? Totalnie mi urzekłaś. Big Mami! Ja w sumie nie mam do ciebie żadnego pytania. Wyszłam na raz tym ostrym, tak że skończy tą okazję. Po prostu no. Żeby brała ostrego i mówiła mi to tak prosto w twarz? No, to się nie. Teraz to by było na tyle. Dziewczyny, ja mam 3 miejsca, 3 stówki do rozdania. Dla każdej dziewczyny, która zdecyduje się odejść teraz, bo jednak nie lubicie Artura po jego odpowiedziach, będzie stówka. Taka symboliczna. Nie proponuję tego, możecie zostać. Ale jak się patrzą, patrzą, ja tu widzę, że tutaj... Ała! Ała! Nie no, spójrz na niego, jak mamy odpaść, nie? Artur jest duszą artysty, to jest taki artysta z krwi i kości, który uwielbia rysować, malować i różnego tego typu zabawy. Dlatego waszym zadaniem będzie narysowanie coś dla Artura. Na sam koniec, jak już wszystko namalujecie, Artur wybierze 3 najgorsze rysunki, których autorki będą musiały się z nami pożegnać. Także postarajcie się jak najbardziej możecie, jeżeli chcecie dalej iść na randkę z Arturem. Ja nie mam płótna. Jak nie masz płótna? No i nagle się okazało, że jedna z dziewczyn nie miała kartki do malowania. Jakby... Jestem do dyspozycji! Jest tak jakby delikwent! Ja też wolę plecy, nie? A może nie masz płótna? Ja też nie mam płótna. jeszcze zostaje klata. No niestety ty masz płótno. Tutaj jaki mamy plan? Ty siebie malujesz ogólnie. Hej, dobre, kreatywne. I to jest coś, co Artur sobie ceni. On sobie ceni kreatywność. Kochana, jaki to jest plan na to wszystko, powiedz? Ponieważ chcę być w przyszłości pilotem, okay. Więc uznałam, że narysuję chmurki i samolocik. A ty co tam robisz? Prawda jest taka, że dziewczyny myślały, że mają randki ze mną, a przyjechała do Artura i jakby były trochę rozczarowane. Są randki Artura, przypomina mnie Jordana. Dziewczyny dokończyły swoje obrazy, a Artur wybrał z nich 4 najgorsze, których autorki niestety musiały opuścić program. A w kolejnym etapie każda z uczestniczek, która przeszła dalej, będzie miała 5 minut sam na sam z Arturem, aby lepiej się poznali. Witam cię ponownie. Dziękuję. Jaki dżentelmen! No, Doniec. No, to odsunął krzesełko. To jest pierwsza randeczka. Czasami się mówi, że najlepsze na koniec, ale ja myślę, że nie w tym przypadku. Okej, to na początku. Jesteś pewna siebie, to mi się na pewno podoba. Powiedz mi, jakie uważasz, że masz naj... Jakie lepsze green flagi? To, że jestem taka dosyć przebojowa, raczej nie ma rzeczy, których bym nie zrobiła. To czy wiadomo, ale... No. Nie, no generalnie raczej dużo rzeczy zrobię, no i raczej jestem taką typową osobą, do której byś zadzwonił, jakby miałbyś jakiś głupi pomysł w drugiej w nocy. Fajna odpowiedź. A twoje? Kurczę, u mnie wydaje mi się, że jestem bardzo zaangażowany, że jak już jestem w związku, to raczej na 100%, a nie na 20%. I powiem tak, to się zgadza z tym, co Artur mi mówił sam. Kurczę, jakie mam jeszcze green flagi? Dużo mam wrażenie, ale jestem po prostu trochę ego top. To jest mój red flag pewnie, ale taki mam wrażenie, że gramy. O, no i high five, nie? Jakby... I mam pierwszy kontakt fizyczny, jest! Jest! Piątka nie ma znaczenia. Była ta miłosna piątka chyba. No ale dobra, no to możemy gadać o twoich green flagach jakby do rana. To powiedz mi o tych red flagach. Na pewno, że jestem pracoholikiem. Oj, to jest największy red flag. Ale dlatego nie mam dziewczyny i znaleźliśmy się dzisiaj tutaj. W ogóle twój obraz był... Bardzo ciekawy, miał pewne braki, bo nie był pełny, tylko po prostu on był bardziej z przesłaniem. Jak chcesz, to ci mogę pokazać parę rzeczy do malowania. Możemy. Generalnie pokażę ci, bo tak pewnie będzie dużo łatwiej w tą stronę. Tak jest, Arturo, let's go! Patrz, zrobimy tak, mogę? Mhm. Musisz robić większe rysy, sylwetkowe, przepraszam cię. Dobrze, skracaj ten dystans. Tam, gdzie są mięśnie. W ten sposób? Bardziej sobie przypominam.
zapraszamy, no. O, dziękuję, dziękuję bardzo. Ja studiuję fizjoterapię, także może masz jakieś spięte elementy. Ja tu jestem cały spięty generalnie. O, patrz, przyjmuję inicjatywę. To mogę próbować cię delikatnie rozluźnić. O Jezus, ale dobra, już tak zaplusowałaś. O, jest. Mam zimne ręce, przepraszam. To akurat plus, ja lubię zimne ręce. Na szybko próbuję. Ale to może być wbrew pozorom bardzo przyjemne ogółem. Dobra, to teraz masz kolejną randkę z następną dziewczyną, tak? Dobrze to rozegrała. Cwana jesteś, cwana, cwana. Do zobaczenia, mam nadzieję. Ty, kurczę, koleżanko, sobie nagrabiłaś, witam cię. Co sobie nagrabiłam? Jordanem na kolanach, więc generalnie ale o tym pamiętam, co rzadko. No co sam się dział? Tak. Słuchajcie, no każda z dziewczyn miała trzymać swoje płótno, więc ja nie wiem, o co Artur był zły. No po prostu, no, Nikola trzymała mu jakby swoje płótno, nie? Musisz jakoś zrekompensować to, bo to ja poczułem się zazdrosny trochę. Jak Jordan siedział ci na kolanach, to teraz ty musisz siedzieć na moich kolanach. No mogę. No to zapraszam. No dobra, mogę usiąść. No i nie przełom bariery, tak jest, Arturo! Mogę ci ściągnąć marynarkę, będzie tak trochę wygodniej? No w sumie możesz, w sumie. Bardzo. A gdzie masz tatuaż? Tutaj. Chmurki. Fajne chmurki. Dlatego rysowałam na Jordanie chmurki. A teraz mi powiedz, dlaczego masz nie odpaść za Jordana? Czy mnie przekonasz do siebie? Uważam, że mam dużo do zaoferowania, ponieważ jestem osobą bardzo wrażliwą tak na co dzień, bardzo troskliwą. I uważam, że byłabym idealną dziewczyną dla ciebie. A nie zrozumiesz tak bardzo, żeby wiedzieć, co ja lubię. Wiem, ale myślę, że moje cechy są na tyle pospolite i każdy chłopak jakby je będzie lubił. Ja nie są takie jak każdy. Mówisz? Mówię i to poważnie. A jesteś osobą wierzącą? Nie. Nie wierzę w Boga. Okej. A ty? Ja jedyne, w co wierzę aktualnie, to w miłość od pierwszego wejrzenia, bo tak, kurczę, troszeczkę tutaj... Jo, Artur! Ale riso, jak on ciśnie. No taka, kurczę, pewna siebie, wygadana, to jest... Ale to jest plus, ja nie, lubię jak... Ja powiem ci, jestem straszną gadułą. No. Mi się jadoczka nie zamyka generalnie i serio, nawijam cały czas. Zagrajmy w nie pękaj, ona cię dotyka. Dostałem w ogóle propozycję, nie przyznam się, że to ja, żebyśmy zagrali w... Pękam? Nie wiem, jak się nazywa dokładnie ta gra. Kwestia jest taka, że nawzajem, na zmianę po prostu, dotykamy się palcem i do momentu, kiedy ktoś, osoba dotykana, powie, że pęka, że jakby to pójdzie za daleko. No to dobra, to możemy tak zrobić, dobra. Okej. Mogę się troszkę bliżej? O, jaki ją podsunął! Co?! Ej, on nie prze... Co?! Dobra, pękam. Ale, okej. Co się zrobiło? To tak normalnie! Faktycznie jesteś odważna, to widzę, że jakby... Dobra, teraz ja, tak? Tak, no. Przybliżaj się. Dobra, pękam. Oszczędzę cię, ale bardzo, bardzo miło. Ty masz bardzo fajny kontakt wzrokowy i to jest rzadko na pewno... No chodź, no co, no gdzie już? Dobrze ją zgarnię od razu. Wygodniej, więc myślę, że do zobaczenia. Ale bardzo miła randka. Mi też się podobała. Dziękuję bardzo. Cześć, jest i tancereczka, hej. Cześć. To możemy na razie usiąść na tej naszej randce. Mamy troszeczkę bardziej ubogą scenerię. Ty bardzo fajnie tańczyłaś i to pokazałaś. To chciałabyś zatańczyć i mnie czegoś nauczyć? Ja od razu mówię, nie jestem tancerzem, ja bardziej sobie tylko lubię tak dla żartu albo po klubach pobawić się. No dobra, możemy, okay. Czemu nie? Czy mamy jakąś muzykę, żeby ogarnąć? To nie mam muzyki. Okej, okay. Zaczynamy bioderka. Okay. Jak ona się rusza, co? Muszę przyznać, że rusza się ona bardzo dobrze. Teraz mam pytanie. Czy jeśli usiądę na krześle, to możesz pokazać mi jakieś fajne tańce z tym związane, czy potrafisz takie rzeczy? Troszkę, może. Od razu będziemy mogli to zweryfikować. Patrz.
Ajajaj, jest mina Artura. Czekaj, weźmiemy może sobie krzesła tutaj, żeby móc porozmawiać dalej jeszcze chwilę. Spytaj, czy ma odwagę siąść na kolanach. W ogóle chciałbyś może usiąść na moje kolana, bo tak strasznie niezręcznie mam wrażenie, że tak Facebook... Już że... siadać na kolana? No co już, no tylko do rozmowy. No tak myślę trochę szybko. No dobrze. Odmówiam. O. A czy twoi rodzice mieszkają w Stanach, czy jak to nie, ta historia, no to jest trochę pokręcone, ale generalnie jestem ze stycznia. W grudniu przyjeżdża moja ciocia ze Stanów i po prostu mówię moim rodzicom, no jakby Kasia, czyli moja mama, poleciała do Stanów i urodziła Julkę w Stanach, Julka ma obywatelstwo. A mój tata od razu po tej rozmowie powiedział, Kasia, robimy to. I moja mama nielegalnie w 9 miesiącu ciąży poleciała, urodziła mnie po tygodniu i za tydzień wróciła. Więc ja mam stricte biznesowo drugie obywatelstwo. Ale strasznie fajny patent w ogóle, nie wiedziałem, że tak to działa. Dobrze, dobrze. No i co? No to kurczę, tą pointą myślę, że możemy zakończyć randkę, ale było bardzo miło. Kurczę, jeszcze raz powiem, że naprawdę świetnie tańczysz. Witam cię ponownie. Hej, cześć. Cześć. Bardzo ładnie pachniesz. Dziękuję. Fajne perfumy, fajne perfumy. Dziękuję bardzo. Jaka jest pierwsza rzecz, na którą zwróciłaś uwagę po zobaczeniu mnie? Czy, że zaciekawił mnie od razu tatuaże. No, są trochę charakterystyczne. Tak. I dla mnie to jest coś po prostu... Kocham ludzi z tatuażami. Jakby to okay. Dodaje plus jakby 10 do wyglądu, że tak powiem, i oczy. Kurczę, tutaj mi słodzisz, no. Dziękuję bardzo. Znaczy, no nie słodzę, tylko mówię prawdę, więc okay. Oczy a, bardzo. No ty też masz piękne oczy. Dziękuję. Muszę przyznać, że z dziewczyną lubię mieć kontakt wzrokowy i często po prostu one uciekają wzrokiem, a ona patrzyła mi się cały czas w oczy, co jest bardzo imponujące i mi się podoba. Całowałaś się kiedyś na pierwszej randce? Ja nie byłam na randce nigdy. Co ty mówisz? Bo jestem osobą taką, która bardzo się stresuje i nawet jak, nie wiem, ktoś do mnie napisze, czy byłabym chętna na randkę, to jestem tak, no nie do końca, bo się bardzo stresuję po prostu z takimi rzeczami, więc... To odważna jesteś, że jednak zdecydowałaś się tutaj w ogóle przyjść na terapię. Właśnie to też jest dla mnie takie wow, że zrobiłam ten krok do przodu i mówię, okej, okay, zobaczymy co będzie, spróbujemy, ale no właśnie bardzo się stresuję takich rzeczy. Mega szanuję za odwagę, że w ogóle przyszła tutaj. Okej, okay, to jest strasznie urocza, muszę to przyznać. Dziękuję. No widzisz, jak ona się wstydzi sędziutko. Powiem ci szczerze, że generalnie fajną sprawą jest to, żeby takie, nie wiem jak to powiedzieć, ale z takimi lękami walczyć, i trochę rzuciłaś teraz na głęboką wodę, ale mam na ciebie propozycję, możemy to jeszcze troszeczkę podkręcić i możemy zrobić face to face i będziemy po prostu patrzeć sobie prosto w oczy. Wytrzymasz? Nie wiem. Ja coś spróbuję? Chodź. Ja się boję bardzo. No, no, zresztą, nic się nie stanie. Ale dobrze, Artur jest mocny. Chyba. No i widzisz, tak trochę to pomaga, potem można bardzo być bardziej pewnie. No właśnie widzę, jak uciekasz wzrokiem cały czas. Ale cute! Jak oni fajnie razem wyglądają, co? Nie, bo bardzo się zrozumie, naprawdę. Ale powiem ci, że z tej perspektywy masz jeszcze ładniejsze oczy, więc dziękuję tutaj, bardzo. Bardzo dziękuję. Przy mnie nie musisz się stresować, spokojnie. Jakby. Dziękuję ci bardzo za randkę. Było bardzo, bardzo milutko. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Artur, jesteś właśnie po 4 cudownych randkach z 4 pięknymi kobietami. Nie chcieliśmy ci ich przerywać, nie chcieliśmy w nie ingerować, więc wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że się bawiłeś świetnie. A bawiłeś się faktycznie świetnie. W każdym razie teraz nadszedł finalny werdykt. Ta różyczka trafi tylko do jednej, jedynej wybranki, z którą później będziesz mógł iść na randkę. Resztę musisz odrzucić. Tak naprawdę decyzja należy do ciebie. Kurde, ale wybór jest naprawdę ciężki. Może Paula, jakbyś mogła wystąpić. Z tobą ta randka była bardzo ciekawa, była tak najspokojniejsza zdecydowanie. Mega mi się podobało, więc ty na razie zostaniesz. Kasia, ciebie mogę teraz tutaj. Bardzo fajna randka. Kurczę, ale mam wrażenie, że nie do końca do siebie pasujemy, że to chyba nie ten trochę vibe. Ale jesteś naprawdę mega fajną dziewczyną i też mega miłą, co muszę ci powiedzieć. Więc niestety muszę się z tobą pożegnać, ale było bardzo milutko. Dzień, była fajna randka. Julka. Teraz ty, koleżanko. Ty jesteś najbardziej pogodna na pewno ze wszystkich dziewczyn. Bardzo fajnie tańczysz, kurczę. Ten klimacik taki amerykański. To na pewno po tobie od razu widać. I kurczę, chyba muszę Julka cię niestety odrzucić, ale naprawdę tak fajnie się bawiliśmy. Dziękuję ci. Dzięki bardzo. Jedna wybranka twojego serca stoi tam, tylko na razie są jeszcze 2 dziewczyny. Jedną musisz odrzucić. Która to będzie? Która okaże się zwycięzczynią szczęśliwą, która pójdzie na randkę z Arturem. Artur. Tak jak mówiłem, do ciebie należy finalna decyzja.
kurde, dziewczyny, no jest już presja. Nikola, z tobą randka była bardzo ciekawa, fajny vibe i kurczę, podoba mi się to, że jesteś taka pewna siebie. O kurczę, więc myślę, że to chyba ciebie wybiorę na tą randkę, bo naprawdę, kurczę, się dobrze bawiłem, też cię bardzo. Super! My też bardzo dziękuję. Na tyle, moi drodzy. Randkę tych wspaniałych, prześlicznych ludzi zobaczycie na kanale Artura. Także wbijajcie, zapraszam bardzo serdecznie.